blasku fleszy i przy dźwiękach rowerowych dzwonków odbyło się otwarcie kładki w Przemyślu. Jako pierwsi przyszli przez nią marszałek Władysław Ortyl i prezydent Przemyśla Robert Homa. Towarzyszyli im dziennikarze oraz mieszkańcy miasta, w tym kilku na rowerach. Bardzo ładna, obserwowałem cały czas budowę i zaskoczenia w tej chwili dla mnie nie mam, bo cały czas wizualnie miałem przed oczami. Zrobiona gustownie, w dobrym stylu dla rowerzystów, spacerowiczów. Kładka połączyła dwa popularne w Przemyślu deptaki, wybrzeże Józefa Piłsudskiego z wybrzeżem Ojca Świętego Jana Pawła II. Pierwsi mieszkańcy Przemyśla, którzy przeszli nową przeprawą przez San, mówili, że cieszą się bardzo z tej inwestycji. Bardzo potrzebna w Przemyślu i bardzo mi się podoba i cieszę się, że jest tylko dla pieszych i tylko dla rowerzystów i dla pieszych, nie ma dla samochodu. Możemy spokojnie sobie pospacerować i przejść na drugą stronę ulicy. Bardzo, bardzo jestem zadowolona, że coś jest takiego w Przemyślu. Kładka jest elementem dużego projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej, czyli Green Velo, który na Podkarpaciu ma blisko 460 km oznakowanej trasy rowerowej. Cieszymy się bardzo, że poszczególne elementy techniczne ścieżek rowerowych w Polsce Wschodniej możemy już oddawać do użytku. Zbliża się koniec roku, zbliża się zakończenie w ogóle całego projektu i to dopiero będzie pełna atrakcja od Świętokrzyskiego przez Podkarpackie, Lubelskie, Podlaskie do Warmińsko-Mazurskiego. Dla miłośników rowerów, dla miłośników różnych atrakcji turystycznych. Oddana do użytku kładka waży 175 ton. Jest zbudowana z drewna klejonego, aby dobrze komponowała się z zabytkową zabudową miasta. Świetna przeprawa pieszo-rowerowa. Cieszy także widok, bo jest architektonicznie ciekawa. Koresponduje z bramą przemyską. Oprócz kładki powstała wokół niej dodatkowa infrastruktura, tak zwany MOR, czyli miejsce obsługi rowerzystów. Wykonawcą przeprawy była firma Skanska, która budowała ją w nietypowy sposób, nad brzegiem rzeki, a dopiero po zbudowaniu kładkę obrócono i ustawiono w poprzek rzeki. Taki montaż był konieczny ze względu na fakt, iż teren ten jest objęty programem Natura 2000. Koszt budowy kładki i dodatkowej infrastruktury to blisko 5 milionów złotych. Większość tej kwoty pochodzi ze środków unijnych.